Jednodniowym turniejem o Puchar Ligi Futsalu Powiatu Tczewskiego zakończyli rozgrywki w hali Piłkarze Nożni. Zwyciężył zespół Meble Wiomar. W finale pokonał 4-0 Lichnowy. Po sportowych emocjach wręczono nagrody za 7. edycję ligi, którą wygrała ekipa Pan Samochodzik. 7. edycja Ligi Futsalu, organizowana przez Powiatowe Centrum Sportu, przeszła do historii. Była ciekawa, poziom wyrównany i wysoki, biorąc pod uwagę fakt, że ma w sobie nazwę amatorska. O tym, że umiejętności poszczególnych zespołów były zbliżone, świadczy też przebieg turnieju o Puchar Ligi. Już w pierwszej rundzie odpadł zwycięzca całych rozgrywek, Pan Samochodzik. Od razu dodajmy, że uległ 1-3 triumfatorowi jednodniowego turnieju, ekipie Meble Wiomar. Drugą przeszkodą Wiomaru był trzeci w lidze Stolman. Zawodnicy w białych strojach wygrali w półfinale 2-0. W drugim półfinale Lichnowy pokonały 1-0 Grześkowiak Team, czyli znów lepsza była ekipa, która w lidze zajęła niższą lokatę. W finale rozpędzony Wiomar wygrał pewnie z Lichnowami 4-0. Dla zwycięzców turnieju Puchar Ligi można określić mianem Pucharu Pocieszenia, bo w trwających od listopada rozgrywkach zawiodła. Była jednym z faworytów, a zajęła 5. miejsce. O mistrzowski tytuł z Panem Samochodzikiem do końca walczyła Styna Godziszewo, która ostatecznie miała tyle samo punktów co mistrz, ale gorszy stosunek bramek w bezpośredniej rywalizacji. W drużynie wicemistrza występował król strzelców ligi Filip Stepnakowski, zdobywca 42 bramek, a w ekipie mistrza bronił najlepszy bramkarz ligi Dawid Zasada. Ciekawa walka toczyła się też o 3. miejsce. Ostatecznie na podium znalazł się Stolman, wyprzedzając 4. ekipę Sklepy Dalwin i wspomniany Wiomar. Kolejne lokaty zajęli Ars Team, Grześkowiak Team, Lichnowy, Inter C, Huber Zuner i Napalm.pl. Nawet zespoły z miejsc ostatniego i przedostatniego zdobyły sporo punktów, bo po 13. Klasyfikację Fair Play wygrał zespół Sklepy Dalwin, a ostatnie miejsce zajął Wiomar, którego gracze obejrzeli 6 czerwonych i aż 69 żółtych kartek. Nagrody wręczał dyrektor Powiatowego Centrum Sportu Tomasz Tobiański. Zaprosił on piłkarzy amatorów do wzięcia udziału w rozgrywkach amatorskiej Ligi Piłki Nożnej, która rozpocznie się już w kwietniu na kompleksie boisk Orlik imienia Kamili Skolimowskiej.